A naszym gościem jest Justyna Steczkowska, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Justyna, muszę Ci powiedzieć, że byłem na pewnym koncercie, który zrobił na mnie jednak pewne wrażenie. Koncert filmowy, kiedy Ty się przewierasz wielokrotnie, oh. kiedy śpiewasz w duetach, triach. Mm -hmm. No takie można powiedzieć hollywoodzkie troszeczkę show. Mm -hmm. W głównej roli wydawało mi się, że to muzyka filmowa. Mi się wydawało jednak, że to Ty byłeś w tej głównej roli. Czy to... Zaskoczyłeś mnie, powiem Ci. Myślałam, że byłeś na jakimś niezwykłym koncercie i podzielisz się wrażeniami, Ja ty mówisz, że na moim koncercie byłeś. No, <laughs> to był nie tylko mój dosy, koncert, dosy, ale... Dosyć zaskakujący. No bardzo dziękuję. Rzeczywiście koncert to jest cała trasa muzyki filmowej, gdzie tam występuje z Krzysztofem Cugowskim, Krzysztofem Kiliańskim, Andrzejem Piasecznym, Mietkiem Szcześniakiem i Januszem Radkiem. Rzeczywiście łączymy się w duety. Oni nawet śpiewają razem wszyscy, wszyscy razem świetną piosenkę Joe, Joe Cockera z filmu Cudowne lata. I brzmi to rzeczywiście fantastycznie na same męskie głosy, kiedy wiedzie prym Krzysztof Cugowski, a resztę mu wtoruje. No męskie, 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 ale ten męskie. żeński jest mocny, muszę ci powiedzieć. Mój żeński, no, jest jedyny w, w tym. Dajesz siebie wszystko. Dziękuję bardzo. No jest jedyny akurat w tym zestawie, więc e, rzeczywiście może się wyróżniać z tego powodu, że jest... Głosem kobiecym i to jeszcze sopranowym. Czy rzeczywiście ta muzyka kina znaczy dla ciebie coś więcej niż tylko zwykła piosenka? Och, to jest w ogóle przepiękny koncert. Serdecznie Państwu polecam i zapraszam, bo będziemy grali w Warszawie już 12 lutego w hali Torwar. Mamy jeszcze 10 koncertów w przyszłym roku tej pierwszej trasy muzyki filmowej, bo druga jesienią zaczyna się. Ale dla mnie film był zawsze jedną z najważniejszych sztuk. Oprócz muzyki zaraz potem jest film. Kocham kino i obiecuję sobie, że na emeryturze będę siedzieć głównie w kinie. E, biegnę do niego za każdym razem, jak tylko mam czas. Uwielbiam oglądać filmy, uwielbiam atmosferę kina i w ogóle filmy jako takie. Rzadko mi się zdarza, nawet na najgłupszym filmie, wyjść z kina. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu, ale tylko kilka. Mam też swoje ukochane filmy, a jeśli chodzi o muzykę filmową, to często ona wykracza poza film, ponieważ jest tak dobra, że jej harmonia czy piękno melodii, tak jak w przypadku dziewiątych wrót, którą, e, melodii, którą zresztą napisał nasz polski kompozytor e, Wojciech Kilar, która żyje własnym życiem. Każdy, kto słyszy tę melodię wie, że ją zna nie wie skąd. Nawet nie wie, że to z filmu polańskiego. Podobnie jest z ojcem Chrzestnym czy e, Kinem Paradizo. Nie wiemy, skąd znamy te melodię, ale wiemy, że doskonale je znamy, ponieważ one żyją własnym życiem, bo są życiem, bo są aż tak piękne i takich melodii na naszym koncercie muzyki filmowej nie brakuje. Rzeczywiście jest to zacne show, muszę przyznać, zacne show Royal Concert. E, polska produkcja wielka, rzeczywiście na światowym poziomie, więc warto zobaczyć i trzymać kciuki za to, żebyśmy mogli grać dalej tak fantastyczne koncerty. Bo tak właśnie... Zaczęliśmy od tyłu, mówiliśmy o artystach, o tych gwiazdach, tak. ale właściwie nie wiem, czy jednak w głównej roli nie jest i sama muzyka, ale w głównej roli również nie jest orkiestra. W dzisiejszych czasach tak. zaproszenie Wielkiej Orkiestry Symfonicznej na Koncert estradowy, to jest jednak piekielne wyzwanie. Ja pamiętam teraz taką rozmowę z m, pewnym artystą, który mówił: Ach, nagraliśmy płytę, mieliśmy nawet kwartet smyczkowy, co zabrzmiało w ogóle jakby oprócz tych komputerów no świat tak, nie istniał. No tak. A tu nagle 100 osób orkiestry. No tak. i to to, to, to jednak, robi wrażenie. To brzmi, tak. brzmi, brzmi, to buduje pewien nastrój. No tak, oczywiście. Nie da się niczym zastąpić orkiestry. Oczywiście dzisiaj można na nagraniach korzystać z, z oryginalnych próbek i w ten sposób. Nagrywa się wiele, yy, wiele rzeczy, ale na żywo się tego już nie da zrobić. Jeśli nie mamy prawdziwych ludzi emocjonalnie zaangażowanych w to, co robią, to widz na żywo nie ma takiego odbioru. Jak gdyby ten, te fluidy i to, co jest najpiękniejsze w nas ludziach, czyli emocje, to, czego nie, ma, nie potrafimy okiełznać, ale też to, dzięki czemu naprawdę odczuwamy wiele wspaniałych rzeczy, yy, to może nam dać tylko i wyłącznie żywy człowiek. I orkiestra. Rzeczywiście tam jest ponad 60 osób na scenie, głównie orkiestra smyczkowa Wielka. Wielka to jest orkiestra filmowa, złożona z bardzo dosyć młodych ludzi, niezwykle zaangażowanych w swoją pracę. Do tego dodatkowi muzycy to pod batutą Tomka Szymusia. No i tak jak mówiłam, wokaliści. To robi rzeczywiście wrażenie, bo wszyscy są bardzo zaangażowani w swoją pracę i przede wszystkim są profesjonalistami na najwyższym poziomie, więc brzmi to doskonale. Bo czasy się zdarzyły już takie, że Wielu naszym słuchaczom, jesteśmy w radiu, a więc mm -hmm. powinniśmy o tym być przekonani, nie wystarczy już słuchać muzyki, warto ją oglądać. Mało tak. tego zauważyłem, na pewnych koncertach widzę, że są wielki gwiazd, które trochę się skarżą i uważają, że właściwie czasy są okrutne, dlatego, że przychodzą na ich koncerty widzowie i właściwie chcieliby mieć... Tako, taką prezentację jak w wideoklipie. Klip się nagrywa tygodniami, miesiącami, a koncert jest jeden i tak. e, dramaturgia koncertu w żadnym wypadku nie może. wyglądać tak jak klip. Wyglądać tak. jak klip, ale jednocześnie e, widzowie kupują bilety i chcą mieć klipy. E, e, jakby to głupio nie zabrzmiało, jednak w tym jest jakaś, jakaś, jakiś pomysł na, na koncert. Tak, oczywiście. Myślę, że w tych czasach. E... Choćby nie wiem, jak dobrze się grało, to w XXI wieku, kiedy jesteśmy atakowani tak olbrzymią ilością obrazów, szczególnie ta młoda publiczność, my 40+, plus mamy trochę inny odbiór świata, bo wychowaliśmy się w innych czasach, ale już moje dzieci, e, tak samo jak ich pokolenie, nie są w stanie wytrzymać czy utrzymać, Zbyt długo skupienia, jeśli nie dzieje się na swoich innych rzeczy, które mogą obserwować. No, bo tak wychowaliśmy nasze pokolenie nowe. Nie ma w tym nic złego, tylko trzeba nadążyć z duchem czasu, więc e, oprócz tego, że mamy piękną muzykę, my mamy również tancerzy, fantastycznych zresztą, mamy olbrzymie wizualizacje, mamy tam ogrom ekranów. To wszystko robi naprawdę wrażenie. Zresztą to możecie to Państwo zobaczyć na stronach, na mojej stronie www.justynasteczkowska.pl, czy też na www.royalconcert.pl, bo tam są wszystkie zdjęcia, dokumentacja tego, jak graliśmy. Ale wracając do tego, o czym mówiłeś, to też. E, działa w dwie strony, bo czasem jest tak, że pierwsza zawsze jest muzyka i wykonawca, bo nawet jeśli oprawimy średniego wokalistę, który nie ma w sobie takiego ładunku emocjonalnego i takiego talentu, który tak naprawdę oprócz wypracowanych technicznych zdolności musi dostać się z góry, to nawet milion rzeczy mu nie pomoże. Ja nie, nie będę tutaj przytaczała nazwiska, bo to jest mi trochę niezręcznie, ale byłam na wielu koncertach wielkich gwiazd i niektóre były fantastyczne, ale były też takie, które w momencie, kiedy zgasła cała prawa, wszystkie światła i wszystkie ekrany, i ona została sama z mikrofonem, bo śpiewała przez moment balladę, to wszyscy rozglądali się mimochodem za tym, gdzie podają te hot dogi, i to picie. Ponieważ jak wszystko gaśnie, a ten wokalista nie ma głosu i prawdziwego muzycznego talentu, to nie jest w stanie swoją osobowością wypełnić nagle tej sali, która przed chwilą była wypełniona ogromem innych e, bodźców. I to jest też smutne dla tych, którzy bez dodatkowych elementów nie potrafią się obronić. Ale są wciąż artyści na świecie, którzy grając tylko z zespołem, bez żadnych fajerwerków, nadal przyciągają olbrzymie tłumy i nadal zachwycają wykonaniem, e, głosem, charyzmą, osobowością sceniczną. Niemniej jednak uważam, że w dzisiejszych czasach najlepiej to połączyć, bo wtedy to jest już wszystko, czego widz może oczekiwać. No tak, jeśli się ma z tyłu jeszcze w dodatku nie obrazki tylko, czy fragmenty nawet najpiękniejszych scen filmowych, tak. ale orkiestrę, to to robi ogromną taką Żywą i świetnych muzyków, to jest bardzo ważne. Z drugiej strony zastanawiam się, do jakiego stopnia można by przygotować taki koncert, ale składający się wyłącznie z polskich utworów. Mamy szczęście, że że, że mamy kilkunastu autorów, kompozytorów, którym udało się zrobić karierę światową, tak, autentyczną. Tak, Oczywiście Wojciech Hillary i A.P. Kaczmarek są najlepszym tego przykładem, tak samo jak też Preissner. No i oczywiście Lorenz. Oni fantastycznie piszą rzeczy. Mm. Jest to taka dla mnie nie święta trójca, tylko święta czwórca, która goni przez świat, pozostawiając jak najlepsze wrażenie swoją właśnie pracą. Ale i śpiewasz komedę, i pięknie śpiewasz komedę. Tak, kom... nie, tak. No, nie wymieniłam I komedy, przepraszam, bo już nie żyję na Kata, ale... jeszcze kaper oczywiście, i, tak. i, też, I też czyli można by było stworzyć tak, taki polski, takie hmm, polskie show, filmowe, czy to myślę, jest przesada? Nasze show składa się e, przede wszystkim z piosenek, czyli takich filmowych hitów. Natomiast e, gdybyśmy chcieli stworzyć e, tylko i wyłącznie show oparte na polskich piosenkach czy muzy muzyce filmowej, to głównie byłyby to tematy filmowe I byłoby tego po prostu za mało na trzy godziny koncertu. Jednak nasz koncert trwa prawie trzy godziny z przerwą i nie mielibyśmy takich możliwości, żeby zachwycić publiczność po prostu piosenkami z filmów, bo nie mamy takich hitów, jak e, miał Titanic czy, e, czy na przykład e, Golden Eye czy wszystkie części w ogóle Jamesa Bonda, takich wielkich hitów e, radiowych piosenek po prostu nie posiadamy tutaj w Polsce, ale mamy fantastycznych kompozytorów których oczywiście stworzyłoby się cudowny koncert, tylko z trochę inną energią i innym, innym odbiorem publiczności. Przepraszam, że tę rozmowę tak właściwie ograniczyliśmy tylko do kina, ale rzeczywiście to, to show jest takie ponadprzeciętne, żeby nie Dziękujemy powiedzieć, że, że, że ma w sobie taki filmowy, hollywoodzki szarm, więc warto o tym mówić. I, tak, i warto. To, może, może, to może być ciekawe, ale wiem, że muzyka filmowa nie wypełnia całkowicie. Całego twojego estradowego życia, za... przez co bardzo cię przepraszam, że tylko o tym <laughs> mówiliśmy. Wiesz, ale myślę, że mówimy o tym, dlatego że się spotkaliśmy tam, bo Państwo może nie wiedzą, ale jeden z koncertów mieliśmy okazję By przeżywać razem. razem. Tam, stąd, tak, stąd tak. Stąd właśnie patrzyłem No wielką... prowadziłeś koncert, tak. <laughs> więc to było bardzo miłe i ale zawsze to... z przyjemnością słucham tych różnych anegdot i opowieści dotyczących różnych fragmentów e, filmów czy życia, więc to było bardzo, bardzo fajne. Natomiast rzeczywiście e, warto mówić o tym i propagować z tego względu, że ja jestem przede wszystkim dumna z tego, że to jest polska produkcja i to jest, to jest niezwykle ważne, bo cały czas patrzymy na świat, jesteśmy zachwyceni i słusznie, bo świat jest cały czas do przodu, do przodu, do przodu, a my staramy się go dogonić. A ta produkcja wygląda jak światowe po prostu koncerty gwiazd, które przyjeżdżają tutaj. A to jest polska produkcja. Polska produkcja, Royal Concert Łukasza Wojtanowskiego i właśnie Justyny Staczkowskiej, bo ja byłam odpowiedzialna za stronę wizualną całej tej sytuacji. Wespół właśnie z Łukaszem, siedzieliśmy nad tym wiele miesięcy i pracowaliśmy mężmodnie nad tym, żeby to wyglądało tak jak wygląda i tak żeby zachwyciło publiczność. Rzeczywiście hale mamy pełne. E, Kto dlatego gramy te koncerty. Bardzo różna publiczność. Ludzie, którzy kochają muzykę filmową, a takich ludzi jest mnóstwo, bo wszyscy kochamy filmy. A ponieważ przegraliśmy już całą Polskę, ruszamy w przyszłym roku jeszcze z dziesięcioma koncertami. Zaczynamy właśnie w Warszawie 12 lutego, czyli myślę, że to fantastyczny prezent na Walentynki, bo jest tam dużo miłosnej muzyki. Eee, gramy na Torwarze, a potem gramy w wielu innych miastach do jeszcze całą wiosnę. Natomiast potem mamy przerwę od tej muzyki, bo też mamy miliony innych swoich spraw muzycznych. I wracamy urodzinę, jesienią. Potem... Ja to mam w sierpniu i tak jak zapowiadałam w zeszłym roku, co roku będą się odbywały moje urodziny muzyczne, czyli moje prawdziwe, ale związane z muzyką, zawsze z Wielką Gwiazdą Światowego Formatu. Zaczynajcie się od Carrerasa, zobaczymy, co się będzie roku. dalej działo. <laughs> w zeszłym roku był Jose Carreras, to był wspaniały koncert. Czyli i rozumiem, że. Mick się szykuje? W tym, w tym Nie, zostajemy w, na w półce muzyki pięknej, muzyki operowej i takiego stylu, jeśli chodzi o moje urodziny. I tu już jesteśmy dosłownie przed dzień podpisania kontraktu z Wielką Światową Gwiazdą którą A na imię nie świat... Jagger. Nie, nie, nie. On nie śpiewa operowych piosenek. Mówisz, nie, mówisz. <laughs> ale jest to ktoś, kogo myślę, kochają miliony jeszcze bardziej niż Jaggera. Nie wiem, czy jest osoba, która nie zna akurat tego śpiewaka i nie jest w nim zakochana, albo przynajmniej nie. chociaż raz nie uroniła łzy słysząc jego głos. To jest pierwsza rzecz. A druga Pachnie rzecz. Ach, to, to Boccelli, ale nie wiem. Czy... <laughs> Cichosza, będzie podpisany kontrakt już rozumiem. na dniach, będę się chwalić. Natomiast jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o drugą trasę filmową, to zaczynamy jesienią i tam będą tylko trzy osoby: e, dwóch światowych artystów, kochanych przez publiczność również, szczególnie młodą, e, i ja. Ja, Justyna Josteczkowska. Ja Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pod wrażeniem. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Ja przy okazji, jeśli mam taką możliwość, bo zbliżają się święta, to życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, świąt jak zwykle rodzinnych, miłych, przyjemnych, no i smacznych.